To jest szalenie ważne. Kolejna historia człowieka, który był, ciągle jest piękny, zobaczcie, wiele kobiet na nim szaleje, ale ma cudowną narzeczoną. Razem zresztą studiują w Bydgoszczy. Lechu Stockmann też uległ wypadkowi. Każdego dnia, drodzy Państwo, wieczorem jak posłuchacie, w mediach jak zajrzycie w internet, ileś osób nie dojeżdża do swoich domów. Niektórzy już tam idą do Świętego Piotra, a niektórzy stają się naszymi kolegami i koleżankami, których czasami próbujemy namówić, słuchaj, bycie osobą niepełnosprawną dla wielu z Was jest szansą na ciekawsze życie. Musicie tylko to zrozumieć, uwierzyć. I myślę, że Lechu Stockmann, którego serdecznie przywitajcie teraz brawami. Opowiem Wam o tym, on ciągle siebie szuka. Słuchajcie, młody, sympatyczny, zresztą miał wiele wspaniałych pasji życiowych, sportu. I wyobraźcie sobie, że swego czasu został mistrzem Polski w kulturystyce dla osób niepełnosprawnych, dla osób na wózkach. Jest również taka konkurencja, chyba jedna z najcięższych, bo to nie tylko ciężki trening, ale również ciężki reżim, jeżeli chodzi o dietę. Otarł się o ciężary, zresztą wszyscy oni zademonstrują swoje możliwości, bo tutaj słyszałem, że jest tylko pani Tyrkujerowi, choć nie ma tej szerokiej ławy, tylko jest wąska, ale koledzy powiedzieli, że sobie już poradzą. To sobie damy radę. Pokażemy Wam, że można. Lekkoatleta, ciężarowiec, no aktualnie student trzeciego roku. Lecho, oddaję Ci głos i powiedz o swojej drodze na podium. I kiedy ona się zaczęła, bo właściwie każdy z nas miał swoje drugie życie. Ja miałem drogi 2 miesiące, kiedy tak się przewróciłem jak Rysiu. Ty miałeś ile lat? 21 lat. To miałeś faktycznie kanał. A Ty, Lechu... Lechu 20. No miałem 20 lat, jak uległem wypadkowi, czyli jeszcze lepszy kanał. Gdzieś tam kiedyś motocyklem nie udało mi się wyrobić jakiegoś zakrętu. Motocykle to była moja pasja życiowa. 10 lat jeździłem motocyklami, może też troszkę nierozważnie czasami. Jednak jeżdżąc motocyklem czasami nie da się wszystkiego przewidzieć. No i tak się zaczęło moje drugie życie. Trafiłem na wózek, na początku myślałem, że to już tak koniec, załamałem się, siedziałem w domu i wtedy przyszedł do mnie kolega, który przed wypadkiem ze mną trenował na siłowni i powiedział, co będziesz tak w domu siedział, chodź, pójdziesz ze mną, poćwiczymy razem. Mi to na początku się wydało głupie, bo myślę sobie, no dobrze, ale co ja tam podniosę, skoro teraz nie mogę chodzić. Ciężko mi jest się nawet z wózka gdzieś przesiąść, a co dopiero jeszcze tam ciężary dźwigać, tak nie chciałem się mu dać namówić. W końcu mnie namówił i poszliśmy na tą siłownię. I tam takie zaczęło się może moje nowe życie społeczne takie, bo na początku to ograniczało się chyba tylko do oglądania telewizji. I te pierwsze moje takie wizyty na siłowni to nie było po to, żeby nabrać jakiejś siły, czy żeby lepiej wyglądać. Ja chodziłem tam po prostu po to, żeby być bardziej sprawny. To było takim moim motorem napędowym, żeby po prostu pokazać też światu, że na tym wózku świat się nie kończy i że można coś dalej zrobić. Z czasem te sporty stały się moją pasją. Coraz więcej czasu poświęcałem na treningi. Z czasem też zacząłem stosować dietę odpowiednią, kulturystyczną taką. Zacząłem jeździć na zawody, właśnie tak jak tutaj Krzysiłowi udało mi się zdobyć 2 razy Mistrzostwo Polski. W 2009 roku 4. miejsce na Mistrzostwach Świata. No tutaj można mówić, że 4. miejsce takie niechciane, ja jednak się bardzo z tego cieszyłem, bo to dla mnie takie największe osiągnięcie życiowe. Tak, największy sukces Polaka. Wtedy wystartowało nas 3, mi się udało zejść najwyżej, chociaż stawiałem siebie gorzej. Myślałem, że mój konkurent zajdzie dalej niż ja. I tak to się toczyło. Myślę, że ten cały sport wyciągnął mnie z takiego bagna, z takiego dołu, gdzie wielu niepełnosprawnych jeszcze tkwi. I myślę, że po prostu trzeba im pokazać, że mogą coś robić, mogą ruszyć się z domu, a naprawdę ich życie może się odmienić. Czasami właśnie rodzice za bardzo tak są opiekuńczy dla tych dzieci. Ja wiem nawet jak moja mama, jak ćwiczyłem w domu, czasami jak weszła do pokoju, tam miałem jakieś małe ciężary, ale zaraz się za głowę łapała. Mi się zaraz chciało śmiać, to nie mogłem tego podnieść. Wtedy wielka panika w domu. Ciężar mnie dusi, ale tak było. Tak samo jeszcze z tą nadopiekuńczością. Myślę, że po prostu nie można wyręczać ludzi niepełnosprawnych takich od urodzenia, którzy siedzą w domach, bo potem to się odbije na nich samych, bo mamy i taty kiedyś nie będzie. Kiedyś zabraknie, a dziecko będzie musiało sobie poradzić. Także tutaj trzeba też o tym pamiętać. Jeszcze chciałbym powiedzieć taką historię, bo tutaj też, jak Rysiu opowiadał z tą kurtką, to kiedyś jak chciałem się dostać w Gdańsku na AWF, na uczelnię,
na dzień dobry przywitały mnie schody. No może nie wiem, tak 10 schodów jeszcze przed wejściem do uczelni. Ale jako, że uczestniczyłem kiedyś na obozach aktywnej rehabilitacji, to nauczyłem się wjeżdżać po niektórych schodach, jak jest poręcz. Męczyłem się chyba pół godziny, ale wjechałem pod te schody. W momencie, gdy wjechałem pod te schody, ktoś tam, grupka młodych chłopaków stała, wtedy otworzyłem mi drzwi, proszę, pan sobie wiecie. I ktoś mówi, ręce ja mam, już drzwi sobie potrafię otworzyć, ale dzięki. Mogli mi pomóc na schodach, no ale tak to czasami jest. Okej, okay, myślę, że tutaj tyle. No jeszcze może powiem właśnie, że teraz studiuję na drugim roku, goszczę profilaktykę uzależnień, także też można studiować. Okej, okay, ja zacząłem sam od siebie. Mam nadzieję, że się przyda. No tutaj panie, dalej. Jeszcze okej, no ja ogólnie to bardzo kocham sport, mogę tak powiedzieć, i staram się łapać każdą dyscyplinę, jaką tylko mogę. I nie tak może, żeby to uprawiać jakoś zawodowo czy jako pracę, ale dla własnej przyjemności. I każdy sport jest dla mnie formą dobrej zabawy, także próbowałem nawet jazdy konnej, nurkowałem. Dużo dyscyplin. Grałem w koszykówkę, tutaj właśnie u Marcina też organizuję turniej koszykówki na wózkach. Naprawdę dużo tych sportów próbowałem. Brawo, brawo! Pytanie do wykonawcy. Dla każdego z was, my, którzy jesteśmy na wózkach, czasami patrzymy, zresztą w wielu naszych sercach jest żal, pretensje do całego świata. Ja przez kilka ładnych lat miałem pretensje do samego Pana Boga, poświadomie gdzieś do rodziców, chociaż nigdy im tego nie mówiłem wprost, ale byłem najbardziej upierdliwym dzieckiem. I kiedy już miałem 15 lat, już wziąłem życie we własne ręce i kiedy już wyjechałem do Bydgoszczy i na któreś tam święta przyjechałem, to powiedziałem moim rodzicom, bo ciągle bali się o mnie, czy dasz sobie radę. Ja mówię, słuchajcie, gdybym nie miał takie dziecko, jakim ja byłem dla was, to bym go chyba skurwiela za mnie. Ale chcę wam uświadomić, że droga na to podium, droga na ten szczyt naprawdę nie jest łatwa. I dlatego prosimy i opiekunów, i instruktorów, i rodziców, jeżeli w tym młodym wieku, albo tak jak oni byli dorośli, 20-21 lat, i nagle, no mogli nagle zrobić z rodziców niewolników, albo ze wszystkich, którzy otaczają nas, bo ja nie mogę, tak, albo skończyć jak większość z nas, niestety. My jesteśmy narodem, niestety, tym, którym często kończy, tak jak Rysiu opowiada, przy budce z piwem. I wielu naszych kolegów i koleżanek, nawet którzy sięgnęli, pani kierownik, ten podium, nie umiało zejść z tego podium. Najczęściej ciągle są mistrzami, ale już przy budce z piwem i wielu z nich już nie ma. Zdobywali medale na Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich i jesteśmy jedynym krajem. Chcę, żebyście mieli tego świadomość. Podkreślę to, bo on już bierze świadczenia paralimpijskie. On już ma zapewnioną starość. On tą ciężką pracą wypracował sobie godne pieniądze. Na rękę jest to około 2000 zł. To są naprawdę dobre pieniądze, za które w naszym kraju można spokojnie żyć. Mało tego, nie kończy przy budce z piwem, tylko przekazuje swoje umiejętności innym, agituje innych i mówi, bierzcie życie we własne ręce. Marcin, ty miałeś ile lat? To też kanał, słuchajcie, życie jest piękne, inwalidów się nie dostrzega. Ja jestem inwalidzi, ja przecież będę wiecznie młody, wspaniały i silny. Kobiety kłaniają się w pan, bo to przecież fajne chłopaki. Ja tutaj sami przez tego chłopaku zaprosiłem i nagle przychodzi ten dzień. Marcin Nacinowski, przywitajcie go bramami. Kołowie się kłania. Witam bardzo serdecznie. Byłem już rok temu, dostałem trochę krzyczka w tym roku. I jadę od razu, najbardziej świetna impreza. I tak samo mówię, myślę, jak podobny kanał, 21 lat, żeby było śmieszniej, 3 dni po maturze. Ja również. A miałem iść na szkołę wojskową, także tylko chyba do czołgu. No i mieszkałem wtedy bardzo na wiosce, na Kujawach, co tu robić. Zacząłem studiować w Wrocławku, gdzie poznałem mojego pierwszego trenera Andrzeja Owczyńskiego. Zacząłem przygodę ze sportem w starcie Bydgoszcz, też nie był triumf, był start Bydgoszcz. Też ciężarami. No ale pojechałem na turnus do Kołobrzegu, gdzie poznałem swoją obecną żonę i mieszkam z nią do dzisiaj w Kołobrzegu. I moja historia była troszeczkę inna, bo ja bardziej poszedłem w łamanie barier w mieście i imprezy tak naprawdę. Tym się zająłem. W tym momencie Kołobrzeg ma chyba najwięcej imprez, jak takie małe miasto powiatowe w Polsce. Robimy turniej sztangi, turniej koszykówki co roku, turniej kręgli, dzień sportu niepełnosprawnych.
Robimy jeszcze spływy kajakowe w górę i różnymi stylami. Zajęłam się też aktywną rehabilitacją. Prowadzimy obozy na tej rehabilitacji, którego było obozów 15. To jest bardzo duże na miasto. Na każdym obozie jest przeważnie około 20 osób rannych, także tych osób dużo muszą przeszkalać w ciągu roku. No i likwidacja bariery w mieście. Jako pierwsze miasto w Polsce, w Europie, posiadamy kuter do połowy ryb dla osób na wózkach. To powstało w tym roku, to naprawdę patrząc na osoby, które mogą wypłynąć w pełne morze, wziąć wędkę, połowić ryby i to coś pięknego dla nich. Robimy też gry miejskie dla osób niepełnosprawnych, gry terenowe, gdzie można jeździć po mieście, poznawać miasto, uczyć się techniki jazdy. Także tych imprez w mieście jest bardzo, bardzo dużo. A sam zawsze sport, dzięki sportowi dostałem pracę w lewej, której siedzę. Z mojej sporty to wyciskanie sztangi leżę tej koledzy, lekkoatletyka, pchnięcie polo przed dyskiem, koszykówka na wózkach, szermierka, również jazda konna, kajaki, także tych sportów dużo, dużo zaczęliśmy różnych, kręgle, łośnictwo, także mówię, dzięki sportowi mam pracę, mam fajną pracę, mam dużo przyjaciół i dużo, dużo ludzi tylko w Brzegu przyjeżdża. Wokół że naprawdę stał się miastem bez barier. Dziękuję. Nie, ale też miałeś tam jakąś fajną historię, że na przykład, no, też ci ktoś chciał kurtkę ubierać. A z czym? Tak, te ryżu mają. Ale jak się stało, że to osoby wypadek samochodowy. Codziennie mamy kolumnów na przybywach. Wyrwać ich ze szpitala. Oczywiście, ta historia, to się teraz uratował nam, nawet nie wiesz, duży mandat. W mojej miejscowości. Tak. Jechaliśmy do Spały, pamiętam, na jakiś obóz i mówi na nawigację, uwaga, radar, stoi pan z ruszarką, zatrzymuje nas 108 miesiące. No. I tak, to słowo do słowa, zawsze będą, panie władze, sobie niepełnosprawne, idziemy na obóz, Spały, wyrwać dzieciaki. I ten pan policjant mówi, że tutaj pracuje taki też czwartowy z nawózku. Patrzę na miejscowość między gór. Wyrysiu! Nie znamy się też tam. Od słowa do słowa. Dobrze, pytaliście o drogę. Zanim Wyrysiu opowie historię o księdzu, to wam powiem historię człowieka, którego właściwie już chyba w sobotę będzie telewizja pokazywała. Jedyny w Europie, na świecie, w Polsce na pewno, kierowca z licencją rajdową bez obydwu rąk. Miałem go okazję w tym roku, no widzisz, nie pomyślałem, ale może w przyszłości, w przyszłym roku może uda się go też tutaj zaprosić, bo to robi nieprawdopodobne wrażenie. Rysiu miał okazję poznać, Marcin tak samo. Kojarzysz Bartka? No właśnie. Bartek Ostałowski, drodzy Państwo, ma serczno właśnie 20 lat, a nie to 20 lat, jakiś taki dziwny wiek. Jadąc bardzo bezpiecznie na motorze, ale nasze drogi takie są jakie są, pijanych kierowców mamy tylu ile mamy, szczególnie na wsiach, jeżdżących kombajnami, traktorami, no to wiecie jak to wygląda. On, żeby ratować tego człowieka, właściwie i siebie, stracił obie ręce, ale powiem wam taką właśnie historyjkę, jak to jest z niepełnosprawnymi. Tutaj pani policjant się kłania. No i zatrzymuje go oczywiście, mówi tak, jedzie kolega, bo on na przykład ma licencję kierowcy rajdowego, ale w związku z tym, że stracił obie ręce, no to musi jeszcze raz jakby prawko robić. No ale jedzie, pomyka za tym kolegą i mówi, z tyłu jedzie trzeci samochód, to w środku jestem, jestem bezpieczny. A w środku jechał ten nieoznakowany. No. No i zatrzymują te dwa wozy. No i oczywiście podchodzi bardzo kulturalnie, grzecznie. Proszę dokumenty. On bierze i nogą podaje. Cicho odskakuj od samochodu. Co pan sobie żartuje? Bo wiesz, rękawów to by nie poobcinali jeszcze, tylko ręce by poobcinali. Ale nie mamy rąk. Jak to? No to oni idą do swojego samochodu, dzwonią do komendanta, co mają zrobić. Przychodzą po jakimś czasie, no ale, no panie Bartku, no ale musimy mandat wypisać. No ale jak to wypisać? No a czym ja podpiszę? O Jezus. Oni z powrotem do samochodu, z powrotem do komendanta. No i co mają zrobić? No przychodzą z tym wypisanym mandatem. No niech pan powie, że musi kropkę.